jesteśmy w Mekce, można powiedzieć, kędzierzyńskiej siatkówki. Tutaj wykuwały się pierwsze sukcesy jeszcze wtedy Mostostalu, obecnej Zaksy. Ja z moim udziałem skromnym troszeczkę historii tutaj w tym wszystkim było, więc może nam się uda tutaj zajrzeć do tego obiektu, który byśmy chcieli Państwu również pokazać, bo to jest kawał ciekawy. O, historii. Cześć, Sebastian. Co tu robisz? No nic, podróż w czasie. Witam. Idziemy zobaczyć do środka, pokażesz mi, zapraszam, gdzie oczywiście mnie ogrywałeś. Zapraszam. Chodźcie z nami. Pamiętam ten mały parking tam z drugiej strony. Zawsze był wjazd jakiś taki, wiesz, nie było szansy się gdzieś tam dostać. Zapraszamy. Uwaga. Uwaga, i tu wchodzimy. Na scenę. Na scenę, nie na polską, na scenę. To była wielka trybuna. To była wielka trybuna. Tu była, proszę Państwa, wielka, ogromna trybuna. VIP trybuna. Tak, VIP trybuna. Tu zasiadali wszyscy dygnitarze. Były balkony kiedyś jeszcze. No, jedna z najgłośniejszych hal, w jakiej grałem. Po tumult, jaki tutaj można zrobić. Dzięki temu, że to było chyba kiedyś, czym to było? Teatrem? Kinem? Kinem bardziej, no więc akustyka robiła swoje. Te panie, które miały tutaj talerze takie od garnków i biły bardzo mocno w tę stronę do mnie tutaj, pokazując różnego rodzaju znaki. Naprawdę dużo rzeczy się działo. Także widzieliście kawał historii. Myślę, że dla potomnych już ważne było tutaj pokazanie tego ośrodka. Seba, co dalej? Co? Jak pokazaliśmy starą halę, to teraz należy pokazać nową halę, gdzie obecnie Zaksa rozgrywa swoje mecze. Zapraszamy na osiedle i na halę Azot. Ja chcę zobaczyć twój pokój. Oczywiście, zapraszam. Pokój czy barek? No to teraz Sebastian pokaże nam swoje włości. Sebastianie, prowadź. Witam serdecznie, zapraszam do naszych biur. Idziemy. Pierwszy pokój. Pokój, marketing, bilety, karnety. Także ludzie, którzy zajmują się tym. I ja. I nasz statystyk, Iwo Wagner. I ja. Przez przypadek się tu znalazł, bo on nie powinien tu być. Tak, ale presja na szkole jest. Okay. Drugi pokój, organizacja. Nasz team manager, Ludwinka. Organizacja, ubezpieczenia. Wszystkie rzeczy związane z tym, aby mecze, wyjazdy mogły się odbyć. I w ogóle klub mógł funkcjonować. Czyli logistyka, proszę Państwa, logistyka. Cześć, to jest mój na koniec. Ale to chodźcie, pokażemy biuro prezesa. No to jest biuro prezesa. Sebastian ma niewygodny fotel, trzeba zmienić. Musisz być taki, wiesz, skórzany. O. I ostatni pokój, księgowość, finanse, najważniejszy, nie tylko w klubie. Chodź, zapytamy się pani, czy już wcisnęła Enter. Przelewy czy poszły? Dzisiaj jest który. Dzień dobry. Czy już wciśnięty został guzik Enter? Nie raz, nie dwa. Nie raz, nie dwa. Dziękujemy ślicznie. Nie przeszkadzamy, chodźcie, idziemy dalej. Zapraszam. No to już Sebastian opowie o swoim pokoju, pokaże nam, co tutaj ma. Krówki jak zwykle u pana prezesa? Oczywiście, da się pełno, bo jakoś nie konsumuję. Ale co, nie ma za wiele. Najważniejsze chyba komputer. Praca każdego prezesa. Telefon, no nie, no, chyba wtedy telefonu, tylko, nie to tylko prezesa. Widzę, że ma dwie wersje telefonów, także. Także nie tylko chyba prezesa, no i dokumenty, papiery, papierologia. Kilka trofeów, które się nie zmieściły. Jakieś wyróżnienia, podziękowania od różnych ludzi. Gdzie ma prezes te teczki takie najważniejsze? Zamknięte. Czyli kontrakty są w której szafce? Nie będziemy pokazywać. Nie będziemy. 1, 2, 3. Mamy do wyboru, do koloru. Jakby ktoś chciał podpisać sobie nowy kontrakt, to proszę bardzo tutaj do pana Sebastiana się zgłosić. Do tego pokoju. Tak, do tego pokoju. Warunek 2,10 m, 10 skoka. Po prostej i płoskosie trzeba mieć atakować. 14 bloków na mecz, także można podpisać dobry kontrakt. Dziękujemy ci bardzo, Sebastianie, za gościnę. Dziękuję. No to uciekamy, co? Do zobaczyska. Do zobaczenia.